Afterparty dzisiaj kolejny raz w Kępnie. No Patryk, nie wiem jak chłopakom, ale tobie się wyjątkowo pewnie gra koncerty w powiecie u nas. Ja słuchaj, zawsze tutaj wiesz, mówię, że jak gram tutaj u swoich, to mi zawsze serce tak wali. Jak wszędzie gramy na całym świecie, to jest lajcik, ale jak gram w Kępnie, to ręce się pocą. Dobra, tak z ręką już teraz na sercu. Jest taka fajna piosenka też z branży disco polo. Balujesz do rana, wy balujecie cały czas, tak? Imprezujecie, balujecie, pracujecie? Powiem ci tak, ja to zawsze mówię, że każdy zawód ma swoje plusy i minusy. Nasz zawód ma... Tak, więcej plusów. Więcej plusów, ale też są minusy. Ale tak jak mówisz, póki co nie narzekamy. O. Z tych koncertów już od początku roku, zresztą tamten... Ja nie wiem, czy wy chyba byliście najczęściej grającą kapelą w Polsce, zespołem takim? No tam jakiś ranking był. Zagraliśmy w tamtym roku 306 koncertów. Tylko koncertów, czy eventów też razem? Imprez ogólnie razem, wiesz. Dla firm, dla różnych ponad 300, no to jest dużo, naprawdę. To jest mega, to wychodzi... Ale przy czym nie gra się niekiedy poniedziałki, wtorki, to skupisko jest co? Trzy koncerty niekiedy w weekend? No trzy nawet, nie no, w weekend to nawet... W sezonie gramy i w tygodniu. Trzy. W jeden dzień trzy na przykład. To nieźle, to już spokojnie możecie sobie wyłączyć nawigację i jeździcie po Polsce zamkniętymi oczami. Oczywiście, że no, tak. No można tak powiedzieć. Wiesz, kurczę, ten kierowca nasz wzdłuż tam gdzieś sobie jest, ale tam zna się, no zna się, te wszystkie te autobanki, wiesz, wzdłuż i wszerz. Kiedy macie czas na, przynajmniej ty, na pisanie piosenek nowych? No właśnie, mamy teraz... W czasie drogi. Między innymi w czasie drogi, ale mamy teraz właśnie trzy tygodnie luzu sobie zrobiliśmy w końcu, po 5 latach, mamy 3 weekendy wolne, także myślę, że każdy z nas cieszy się, tak? Znajdziecie w takiej rzeczywistości 3 tygodnie wolnego? Ciężko, jak rozłączyć się, my jesteśmy jak rodzina. Rodzina. Może razem na wakacje? Heli, o, na wakacje nie. Wakacje my mamy powiem, cały rok. Powiem ci szczerze, że te 3 weekendy nam się... Przydadzą. Wiemy od siebie, no tego potrzeba też. Bo mamy już siebie dość. Regeneracja wątroby, stan, wszystkiego za blisko siebie. No, ale będziemy tęsknić, tak. Patryk, dla ciebie ten koncert w Kępnie tu będzie wyjątkowy. Zabrałeś pierwszy raz w życiu córkę na swój koncert. Tak, zgadza się, moja córcia ma półtorej roczku, no wiesz, jest mała i tak dalej, ale dzisiaj z racji, że jest bardzo, mam tutaj blisko dzisiaj, także jest moja córka. Kajciu! Poczekaj, zaraz damy. Chodź szybciutko. Daj Kajcie szybko. A ty teraz zaprezentuję swoją następczyni troń. A może słuchaj, Patryk, może kiedyś zagrałaby w teledysku jakimś tutaj razem z zespołem Afterparty? To jest moja kochani Kajcia, jest jeszcze bardzo mała. O tak, to jest nowość. No jeszcze mój synek, no jak już jesteśmy razem, wszyscy razem. Cała familia. Jeszcze pokażemy, to jest mój Kacper, ma lat prawie 10 i moja Kajcia, która ma lat półtorej roku. Czyli my tutaj dzisiaj wspólnie, że tak powiem, jesteśmy jedną wielką rodziną. Patryk, to chyba chomika musisz córce Kai sprawić, bo to widzę, spodobał jej się mikrofon. No bardzo. Kajcie, mamy, a jak robią damy? Dama jak robi? O, brawo. Dzięki wielkie, chłopaki, powodzenia. Ja się, na koniec. Pozdrawiamy wszystkich super ludzi z Kępna i z okolic Świba, Kępno i w ogóle tutaj z okolic. Są super ludzie.